Oba artystyczne wydarzenia, które odbędą się w piątek 6 marca, wpisują się w obchody 15-lecia Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Wernisaż ekspozycji Bartka Jarmolińskiego Czuły Barbarzyńca rozpocznie się o godzinie 15. Bartek Jarmoliński jest artystą bardzo wszechstronnym, ponieważ jest malarzem, jest performerem, jest rysownikiem. Uczestniczył w bardzo wielu wystawach zbiorowych w Polsce i nie tylko, i za granicą. Realizował również kilkadziesiąt swoich własnych wystaw. Jest dość młodym człowiekiem, bo to jest rocznik 76, ale artystą w pełni ukształtowanym, znakomitym. Warto przyjść na spotkanie z nim i warto zobaczyć to, co proponuje. Ekspozycja Bartka Jarmolińskiego będzie 12. wystawą z cyklu Kadry pod napięciem. Zaprezentowanych zostanie 26 kolaży artysty. W piątek 6 marca Radomska Elektrownia zaprasza jeszcze na wernisaż wystawy Malarstwo autorstwa Grzegorza Kwietnia. Uznajemy jego talent malarski i również mamy świadomość tego, że nie jest to artysta, który zbyt często pokazuje swoją twórczość w ogóle, a w Radomiu między innymi. Wystawa, którą proponujemy, obejmuje dzieła z lat 1990 do roku bieżącego, czyli 2020. Warto pamiętać, że 5 obrazów autorstwa Grzegorza Kwietnia, kupionych przez Elektrownię w 2007 roku, zainicjowało proces tworzenia kolekcji sztuki współczesnej Centrum, obejmującej obecnie ponad 870 eksponatów. Wernisaż wystawy Malarstwo Grzegorza Kwietnia rozpocznie się o godzinie 18:00.